Pana Jezusa w Jordanie. Pierwsza tajemnica, mówimy wspólnie, dobrze? Aurelko? Ja będę prowadzić. Będziesz prowadzić, a ja najpierw przeczytam rozważanie z naszej Biblia opowiedziana i objaśniona. Mamy taką książeczkę. I tu jest pięknie przedstawiony przez Pana Jezusa w Jordanie. Jest to list główny i tu różne ciekawostki po bokach. Dla młodszych i starszych dzieci. Dobrze, mamy też mapki, które pokazują nam, jak Pan Jezus się przemieszczał. Można sobie sprawdzić, w jakim mieście był. Kafarnaum, Nazaret, Kana. Wszystko można, odległości sobie popatrzeć. Samaria. I mogę Pan pokazać z podróży Świętego Pawła. No to się już patrzcie. Tak, są wszystkie podróże zaznaczone na różne kolory. Więc jest ciekawie. Ale my dzisiaj zajmiemy się chrztem Pana Jezusa w Jordanii. Jan, syn Elżbiety i Zachariasza, kuzyn Jezusa, był osobą bardzo szanowaną. Prowadził ascetyczne życie. Nosił opończę z wełny wielbłąda, spiętą skórzanym pasem i żywił się miodem leśnym oraz szarańczą. Głosił nadejście ważnej osoby, tej, na którą czeka naród żydowski. Ja nigdy nie jadłam szarańczy, wiecie? Chyba nikt z nas nie jadł. Nie, ja bym nie chciała. Przyjmował wiernych Żydów nad Jordanem, żeby obmyć ich z grzechów w wodach rzeki. Jezus dotarł na brzeg Jordanu, by przyjąć chrzest od Jana. Jak zwyczajny człowiek wspólnoty mojżeszowej. Lecz jego kuzyn powiedział: przychodzisz, żebym zanurzył Cię w Jordanie, lecz tak naprawdę to ja powinienem być ochrzczony przez Ciebie. Tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wówczas Jan zgodził się ochrzcić Jezusa. Gdy Jezus wynurzył się z wody, otworzyły się niebiosa. Ujrzał Ducha Świętego, który zstępował ku niemu w postaci gołębicy. Głos z nieba odezwał się: Ty jesteś mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, gdzie pozostał on przez 40 dni. Czyli widzisz, jak Pan Jezus przyjął chrzest, to gołębica, Duch Święty zstąpił na Pana Jezusa i było słychać głos: to jest mój Syn umiłowany. I teraz będziemy rozmyślać o tej tajemnicy, wznawiając dziesiątkę różańca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Czerwony. Zdrowaś Maryjo, zaszczycona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc niebłogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Złoty. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To będzie niebiesko. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa!